O, jestem, kochani, trochę posilona. Cały czas próbuję ten mój zegar dobowy przesunąć w czasie. Jeszcze mi się nie udaje tak perfekcyjnie. Jeżeli ktoś mi w tym procesie towarzyszy i sam próbuje zmienić swój rytm dnia, żeby on był i plan dnia, żeby on był zgodny z naszym rytmem aktywności narządów, ale też z tatwami, no to dajcie znaki. Słuchajcie, jestem po posiłku po niacynie i właśnie mnie dopadł efekt histaminowy niacynowy. Ja dzisiaj przy sercu mówiłam o niacynie. Jestem dużą fanką niacyny z różnych powodów. No jest to taka właściwie obok witaminy D3 dla mnie witamina życia, a w moim przypadku naprawdę witamina życia, bo wyciągnęła mnie i wyciąga czasami jeszcze z kiepskich nastrojów, poprawia mój metabolizm, poprawia samopoczucie. No, całe mnóstwo materiału już o niacynie nagrałam. Dla osób, które nie wiedzą, czym jest witamina PP, inaczej B3 z grupy amin, czyli witamin z grupy B, zwana też kwasem nikotynowym. Czasami dostępna w postaci amidu kwasu nikotynowego, czego nie polecam, bo wprawdzie nie daje tego efektu histaminowego, ale przez to też nie poprawia jakości naczyń krwionośnych i ten efekt leczenia czy wspomożenia bardzo silnego w leczeniu chorób metabolicznych jest znacznie mniejszy, a przy tym może troszeczkę obciążać w wysokich dawkach wątrobę. Ale o wątrobie będę mówiła nieco później w zegarze biologicznym. Słuchajcie, przygotowałam Wam już listę, przygotowałam Wam już playlistę z zegarem aktywności narządów i na YouTubie już będziecie mieli je tam systematycznie dodawane. Ja w ogóle postaram się ten mój kanał na YouTubie, tam wprawdzie nie jest zbyt wielu aktywnych ludzi, ale przynajmniej świadomych i chcących coś zrobić ze swoim zdrowiem, stąd pomyślałam sobie, że dla Was sobie to usystematyzuję i powolutku będę tam robiła porządek, odpowiednio właśnie segmentując te działy, czyli pytania do wróżki osobno, ezo-coaching osobno, zdrowie jako takie też. Tam postaram się powklejać, powpinać wszystkie te dotychczas przeze mnie zamieszczane filmy dotyczące kwestii zdrowotnych. Osobno niech będzie sobie wisiał ten zegar biologiczny, zegar aktywności narządów, ja go tak nazywam biologiczny, ale aktywności narządów według tradycyjnej medycyny chińskiej, żeby to było takie kombo. No i zobaczę, co tam się uda jeszcze zmienić. Zapraszam i zachęcam do subskrypcji, szczególnie te osoby, które chcą być na bieżąco. Jeżeli nie macie swojego konta na YouTubie i nie możecie mnie zasubskrybować, to możecie też tutaj dodać mnie do znajomych albo obserwować moje aktywności, albo na stronie Moja Magiczna Kuchnia, która traktuje o dietach, tutaj tak bardziej z pasji, kiedyś lecząc chorobę Hashimoto, swoją chorobę Hashimoto, zaczęłam dzielić się z Wami tymi przepisami, głównie dlatego, że ja w stresie i w tej chorobie mało jadłam, a to nie sprzyja leczeniu tej choroby, jak wiecie, i żeby się zmotywować do jedzenia, no to się musiałam też zmotywować do przygotowywania posiłków, żeby to były posiłki przygotowane przeze mnie, a nie wysoko przetworzone, gdzieś kupowane w sieci marketowej czy w jakiejś innej, w jakimś innym dyskoncie z paszami, z paszą. To ma być żywność, która nas odżywia. Jesteś tym, co jesz. Ja nie zawsze jem zdrowo, będę z Wami szczera i czasami się przyznaję do różnego rodzaju błędów żywieniowych, a wręcz czasami do wpadek żywieniowych. Więc do magicznej kuchni zapraszam po przepisy, po inspiracje przede wszystkim, no ale też po wiedzę taką głównie z mojej wiedzy wyuczonej, ale też z doświadczenia mojego własnego również. Na kawioł wiedźmy to bardziej ezoteryczna strona, ale taka z nawiązaniem do psychologii współczesnej. Współczesny psychotronik to przede wszystkim osoba, która jest interdyscyplinarna i zapewne powinna moim zdaniem mieć przynajmniej elementarną, podstawową wiedzę psychologiczną. Ja jestem coachem zawodowym, ale też poszerzam sobie tę wiedzę psychologiczną, chociażby uczestnicząc w licznych prelekcjach i wykładach. Teraz jest to może umożliwione z uwagi na
dostępność w sieci tego typu kursów, chociaż ja jednak wolę spotkać się osobiście i interakcje osobiste. Jeżeli chodzi o kwestie kursów i szkoleń, tam też wkrótce się pojawią informacje, ponieważ planuję kursy. No, najczęściej i głównie to są te numerologiczne, bo tutaj się skupiłam, dotyczące portretów osobistych, czyli samopoznania, samoświadomości, samoregulacji, poznania swoich schematów, czyli przymusu powtarzania, więc to dla Was tam będzie usystematyzowane. Strona jest cały czas w budowie, ja ją przerobiłam bardziej na model, odeszłam już od zupełnie tego modelu wróżkowego, jednak wchodzenie na pewne wyższe poziomy świadomości, ale też niechęć do takiego implementowania wam pewnych prognoz albo indukowania, to jest moim zdaniem na dzisiejszy moment niewłaściwa, nie rezonuje to już ze mną, tak? Ja zawsze, jak wiecie, byłam za tym, żeby kreować i czułam to intuicyjnie, a teraz szczególnie na to kładę nacisk. I zdarza się, że klienci, którzy do mnie dzwonią po poradę wróżkową, na zasadzie co mnie czeka, co mi los przyniesie, to jest moim zdaniem, no, taki klient nie będzie zadowolony z pracy ze mną, zdecydowanie. Więc jeżeli macie potrzebę konsultacji, to jest to właśnie ezoporada, ale nie bardziej wsparcie, właśnie ezo-coaching z użyciem narzędzi ezoterycznych, czy to będzie tarot, czy to będzie numerologia, czy to będzie astrologia. Astrologia w najmniejszym stopniu, ponieważ mimo wszystko nie czuję się zbyt mocna z tą dziedziną, ale ja korzystam z narzędzi astrologicznych, natomiast nie robię kosmogramów, raczej bazuję na numerologii. Tutaj czuję się ekspertem, żeby nie powiedzieć mistrzem, no byłoby to dużą pychą, ale rzeczywiście w numerologii się poruszam bardzo swobodnie. I właściwie, tak jak kiedyś podkreślałam, że mi nie wystarczy tarot, tak dzisiaj głównym narzędziem mojej pracy jest numerologia. Po prostu dużo można stamtąd się dowiedzieć i dużo wyczytać. Dobrze, zanim zrobię klucze, udostępnię się, bo już mogę, udostępnię się do grup, które będą zainteresowane. Dajcie mi proszę chwilkę. I też taka sugestia, jeżeli chcecie mieć te klucze na bieżąco, to ja Was mogę oznaczać w postach. To jest za Waszą prośbą, to takie jest przypomnienie. Ewa oznaczyła Ciebie w filmie i wtedy już dostajecie, że tak powiem, ten materiał, to możecie zrobić na Facebooku. Szczególnie, że mam ograniczoną ilość znajomych, wprawdzie tam zrobiłam porządki wśród grona znajomych, sporo takich pustych kont albo jakichś takich fejkowych pousuwałam, więc mogę do Was dotrzeć właśnie tym sposobem. Te osoby, które no, mogę teraz, bo były takie głosy, że 5000 kontaktów i już więcej nie mogę. Ten profil alter ego Ewa, Karolina Ewa, powstał z uwagi na bany, które miałam. Notabene Facebook i tak szczaił, że ja to ja, i łączą te dwa konta jednocześnie, co nie zmienia faktu, że i tak znalazłam furtkę i mogłam przez cały właściwie miesiąc banicji publikować Wam live'y na profilu Ewa i udostępniać to przez oznaczenie siebie na Ewie Budgusajm. Już teraz mogę publikować do grup, już teraz mogę publikować do stron, do moich stron. Dzisiaj padło też pytanie, takie właśnie dodatkowe, uzupełniające z korespondencji, kalendarz księżycowy, z prośbą o publikowanie treści dotyczących biorytmu księżycowego, czyli biokalendarz, czy kalendarz biodynamiczny, o tak bym to nazwała. Z niego bardzo często korzystają ogrodnicy, czasami naturoterapeuci. Ja tu też podkreślałam, że z tego kalendarza dobowego też często korzystają dietetycy, osoby, które się zajmują akupunkturą, rehabilitanci, mając świadomość tego, jaka jest aktywność naszych narządów, nawet holistyczni lekarze, bo wiedzą, kiedy przyjmować jakie suplementy na przykład, albo jakie witaminy, albo jakie preparaty. Tak dzisiaj zaznaczałam, że w godzinach aktywności serca, tego maksimum aktywności serca, czyli między 11 a 13, dobrze jest przyjmować wszelkiego rodzaju leki nasercowe. Wtedy one najbardziej będą z tym sercem pracowały. Ale to zostawiam na te pogadanki prozdrowotne, a dzisiaj klucze za coaching, czyli ja zadaję Wam pytanie, a właściwie karty zadają Wam pytania, stwierdzenia, które macie do przemyślenia w konfrontacji z problemami, które towarzyszą Wam na co dzień, w bieżącym czasie.
to taki mój pomysł, żeby odejść troszeczkę od tego wróżbiarstwa typowego. Jeżeli potrzebujecie iść do wróżki, to proszę bardzo. Ja cały czas prognozuję, ale w nieco innej koncepcji niż tradycyjna, ta taka stricte wróżebna, powiedziałabym. Czyli wolę pracować ze świadomością, wykorzystując podświadomość jako ten materiał do zbadania, tak? Czyli co mamy w tym naszym cieniu jungowskim, jakie słabości, jakie schematy, po to, żeby świadomie kierować. Zresztą zawsze podkreślam, że najlepiej jednak pracować ze świadomością. I tu znowu powiem, świadomość, czyli nasze serce i trzecie oko, to dzisiaj o tym mówiłam, Shen. W tradycyjnej medycynie chińskiej pracujcie ze swoim sercem, podejmujcie decyzje kierując się sercem. To jest to narzędzie najważniejsze, tak? To jest to wyposażenie, czyli nasza świadomość, to jest miejsce, gdzie jest nasza dusza i siła naszej duszy. Zresztą trzecie oko jest bardzo ściśle powiązane, jeśli chodzi właśnie o Shen, z naszym sercem. Więc podejmujemy decyzję z poczuciem, z uczuciem, czuję, że coś jest dla mnie dobre, to robię. Nawet jeżeli rozum, czy nasz umysł to kwestionuje. Nasz umysł jest zaprogramowany, nasz umysł, dopóki nie będziemy na tyle świadomi, żeby właśnie móc rozróżniać te programy, te schematy, to te decyzje pierwsze, jak ja to mówię, te pierwsze, które czujecie w ciele. Jeżeli czujecie spokój, harmonię, radość, radość pochodzi z czakry serca, więc jeżeli Wam ktoś coś proponuje, jeżeli ktoś Wam coś mówi i Wy czujecie radość, to znaczy, że Wasze serce jest na to otwarte i wtedy mówicie tak. Ale jeżeli czujecie napięcie, szczególnie tutaj w podbrzuszu, w żołądku, to jest właśnie ten narząd, który nas bardzo często czujemy, ucisk, skurcz, odsuwamy się automatycznie, czujemy niepokój, pocą nam się ręce, czy poci się nasze ciało, tu znowu serce odpowiada za potliwość, to wtedy znaczy, że tego mamy nie robić, nasze serce nas ostrzega. I tu znowu współpracuję, mówię o meridianie, mówię o tradycyjnej medycynie chińskiej, ale wykorzystujcie to po prostu na co dzień. To jest Wasz GPS, to jest prawidłowe, to jest umiejętność korzystania i samoregulacji, zarówno na tym poziomie emocjonalnym, jak i fizycznym. Dobra, gadu, klucze czekają. Ja myślałam, że skończę przed 20, ale widzę, że dopiero zaczynam. Szybciutko się udostępniam. Może się udostępnię też później do większej ilości grup. Ok, jadę z tym koksem. Najpierw do stron, więc ten kalendarz biodynamiczny, czyli kiedy wykonywać jakieś zabiegi, tam padły pytania, jakieś zabiegi pielęgnacyjne, operacje, kiedy się odchudzać, kiedy zwiększyć aktywność fizyczną, kiedy nie, kiedy ścinać włosy i tak dalej, i tak dalej. Ja w zasadzie to robię w formie SMS-ów, tak? Czyli wysyłacie SMS, tutaj w komentarzu do tego filmu w opisie macie te SMS-y, to może być po prostu data urodzenia, ale właściwie to są wiadomości, które dotyczą tylko cykli księżycowych, chociaż znak zodiaku może mieć tutaj wpływ, data urodzenia i prośba o taki SMS kosztuje około 8 zł, z tego co pamiętam, tam ten koszt SMS-a macie zaznaczony i wtedy dostajecie powiadomieniem SMS kalendarz biodynamiczny na dany dzień. Możecie też u mnie, i to jest przez połączenie magiczne wrota, to taka wskazówka. Druga forma to jest subskrypcja. Też na razie nie ma zbyt wielu subskrybentów, to znaczy, że mogą w tej promocyjnej cenie, bo to jest 90 zł na miesiąc, promocyjnie 30 zł, tak pilotażowo, ale też będzie ograniczona ilość tych subskrybentów, dlatego że ja nie będę mogła, pozdrawiam serdecznie Marku, nie będę mogła zbyt wielu tych SMS-ów wysłać, tak? Pilnować tego, żeby tam, nie wiem, no, tam 20, 30, 40 subskrybentów mogę co miesiąc subskrybować i im codziennie pisać te wiadomości, szczególnie jeżeli one są dopasowane do Waszego zodiaku, ale jeżeli, kochana Juliu, witaj, jeżeli chcecie, to
możecie sobie u mnie taką subskrypcję zamówić. Wtedy dostajecie na swój numer telefonu bezpośrednio ode mnie SMS z taką informacją, czyli nie przez portal Magiczne Wrota. Wybór należy do Was. SMS jeden przez portal Magiczne Wrota to jest 7 zł, więc subskrypcja 10-dniowa już będzie 70 zł, więc uważam, że subskrypcja dzienna to jest za złotówkę, bez względu na to, czy mamy 31 czy 28 dni w miesiącu, dostajecie codziennie takie powiadomienie, opłacając to z góry na dany miesiąc. Wybór należy do Was. Ja mogę SMS-em przez Magiczne Wrota zmieścić się w 400 znakach, w wiadomościach tych prywatnych mogę więcej. Więc tutaj jest to też duży plus. Dobra, udostępniam się, bo ja się tak się rozgadałam, ale to właśnie w kontekście pytania wiadomości księżycowych. Ja jestem tylko jednym z redaktorów tej strony, nie jestem jej administratorem, więc są tam inne... O, widzę, że... muszę ściszyć. Jest tam więcej wróżek. Jeżeli macie potrzebę otrzymać informacje ode mnie, to po prostu w wiadomościach księżycowych napiszcie, tak? Prośba do Ewy Budgusain, żebyśmy tam mogli rozróżnić, do kogo kierujecie swoje pytanie. Jeżeli chcecie się umówić na konsultację, tam konsultuje też wróżka Oriana. Nie wiem, kto jeszcze tam konsultuje, przyznam szczerze, więc też kierujcie konkretnie, do której wróżki, do którego psychotronika, czy innej osoby, która się zajmuje prognozowaniem. To tak w dużym skrócie. Udostępniam się do magicznej kuchni. Udostępniam się teraz do stron. Tu Ezo Cafe. Proszę Was o jeszcze chwilę cierpliwości. Widzę, że u mnie na profilu jest Was znacznie więcej, więc te live też dotrą pewnie do większej grupy osób. Jeżeli chcecie się kluczami podzielić ze swoimi bliskimi, to albo ich oznaczcie w poście, albo po prostu im udostępnijcie, albo udostępnijcie na swojej grupie, czy na swojej stronie, czy na swoim profilu. Jakąś grupę fajną mam zasubskrybowaną i nawet tam rzadko bywam, więc trzeba zerknąć. Serce na talerzu, mózg w lodówce. Ciekawa jestem, zerknę na tę stronę. Ach, jeszcze z Wami ustalałam niedawno, że jeżeli ktoś chce otrzymać taki swój osobisty klucz, czyli nie tylko klucz, dla znaku zodiaku, to po prostu napiszcie chcę w komentarzu i wtedy dla Was osobno ten klucz przeczytam, czyli taki swój indywidualny, bo mogę to zrobić w trakcie live'a. To są klucze do samopoznania, to są klucze do szukania odpowiedzi w sobie. Na tym polega coaching, ale ja tutaj z tym narzędziem chętnie współpracuję. Teraz tak patrzę, że mam tutaj całe mnóstwo grup, też muszę to zrewidować. Przejrzeć, bo sporo tego jest.
Okej, okay, poudostępniane. Słuchajcie, ja sobie tutaj porozdzielałam runą Gebo te klucze, które były ostatnio. Przyszłości nie ma, czym jest dla Ciebie czas. Już sprawdzam, które, żeby ich nie powtórzyć. Te klucze zdecydowanie już były, w sensie w ostatnim czasie, więc one zostają w kubeczku. A ja dzisiaj sobie podzieliłam runą Gebo, moja ulubiona runa na uczucia, na miłość, bo ona włączy w sobie też Kenas. To dzisiaj od baranków zacznijmy, dobrze? Skoro były zodiakalne ryby ostatnio w pierwszej kolejności, to wracamy do... O, czpiota się budzi, a myślałam, że jednak dadzą nam dzisiaj spokój. Chociaż czpiota, to był dzisiaj grzeczny baran. Wypadła nam karta, klucz... Zresztą moje oczy. 55, mistrzowska 55. Co jest Twoją misją? Serio? Mi się wydawało, że to pytanie padło. Aha, ja chyba zrobiłam tak, że wczoraj te pytania dla baranów nie padły. No to się proszę bardzo, nawinęły. Co jest Twoją misją? 55 w kole fortuny to jest zdecydowanie fajne pytanie. Cel, misja. No ja Wam opowiadałam, że misje w tarotowych portretach psychologicznych według tak zwanej doniczki Alicji Chrzanowskiej widać zdecydowanie na pozycji 7 i tam możecie to bardzo ładnie zobaczyć. Także jeżeli ktoś chce poznać swój portret, oczywiście możecie się ze mną skonsultować, chociażby w tej liczbie pozycji 7, to tej liczbie drogi życia, tej misji, celu życiowego odpowiada kartą tarota, zależnie od Waszych dat urodzenia, liczb urodzeniowych. Ja mam pustelnika, no czyli co? Praca z ezoteryką, tam się okazuje między innymi, poznawanie starodawnych kultur, historia, no coś w tym jest, coś w tym jest rzeczywiście. Także jeśli ktoś ma w drodze życia na pozycji 7 pustelnika, to bardzo często gdzieś na pewnym etapie życia trafi na te narzędzia ezoteryczne. Jeśli pojawia się kapłanka, to bardzo często jest praca z intuicją, z naturą. Ale tutaj wracam do znaków zodiaku i kluczy dla Was. Byki. Klucz 78. Czym płacisz za akceptację? Słuchajcie, to jest bardzo ważne pytanie coachingowe, bardzo ważny klucz. My bardzo często płacimy i to słono. Już pomijam kwestię poświęcania się jako ceny, ale to jest też kwestia czasu, uważności, uwagi. Czasami próbujemy, nie jesteśmy sobą, próbujemy być kimś innym. Ta cena jest czasami zbyt wysoka. Czasami płacimy zdradą samych siebie. To jest najwyższa cena. Dzisiaj pytanie, które powinniście sobie zadać, czy powinny sobie zodiakalne byki zadać, 78 klucz. Czym płacisz za akceptację? Bliźnięta zodiakalne, 6. Znałam kiedyś bliźniaka z 6 liczby drogi życia. Drogi bliźniaku, kiedy obudzisz się, by żyć swoim życiem? No to jest też ważny klucz, bo czasami żyjemy życiem innych, żyjemy życiem dzieci, żyjemy życiem swoich znajomych, przyjaciół, życiem celebrytów na Facebooku czy na Instagramie, swoich rodziców, czasami spełniamy ich oczekiwania, niespełnione marzenia, niespełnione cele, niespełnione misje, to znowu pytanie o misję, a zapominamy o tym, że tak naprawdę żyjemy dla siebie samych. Ja mam już dorosłego syna, znaczy dorosłego, pełnoletniego i powiem Wam szczerze, że no mocno to odczuwam, tak, że on już ma swoje sprawy, swoje życie, już od pewnego czasu to obserwuje, ale no, też pytam, co u Ciebie, ale on żyje swoim życiem i to jest fajne, no, to jest to szczęście, że udało mi się szczęście, bo nie miałam właściwych wzorców wychowawczych, no to muszę powiedzieć wprost. Sama pracując ze swoją matczyną raną, odkryłam swoje błędy wychowawcze i cały czas jeszcze je odkrywam, cały czas analizuję, gdzie popełniłam błędy. Może po to, żeby być bardziej świadoma już teraz, jako już dorosły rodzic praktycznie dorosłego dziecka. No, czy on jest dojrzały? No, on się cały czas kształtuje. Ta
magiczna osiemnastka nie mówi już o tym, że jesteśmy dojrzali i dorośli. Ja znam 60-latków, którzy są jak duże dzieci. Sama mam wrażenie, że dopiero teraz dojrzewam. Nie twierdzę, że jestem dojrzała, ale że dojrzewam rzeczywiście. Także ten wiek dojrzały wcale nie jest zły, ale wy się macie zastanowić, drogie bliźnięta. Jeszcze raz przeczytam klucz. Kiedy obudzisz się, by żyć swoim życiem? Czyli nie życiem innych, nie życiem swoich, nie wiem, klientów, swoich pracowników, swoich pracodawców, swoich rodziców, nawet nie życiem swojego partnera. Macie mieć przestrzeń również dla siebie. To dla bliźniąt. Zodiakalne raki. Daj sobie nagrodę za 38 klucz. No właśnie. Żeby się nagrodzić, słuchajcie, ja to podkreślam niejednokrotnie, sama popełniałam ten błąd, że bardziej się obwiniałam za coś, czego nie zrobiłam, niż nagradzałam za coś, co zrobiłam. Daj sobie nagrodę, przyjemność. Ciesz się tym, tak? A nie gań się za tego, czego nie mamy. Czwórka kielichów tu się kłania bardzo mocno, zaznaczam ją w tarocie. Tam bardziej skupiamy się na tym, czego nie mamy, a nie na tym, co mamy, co posiadamy. Ta umiejętność cieszenia się, ta umiejętność docenienia, no to jest duża umiejętność i do tego Was, drogie raki, zachęcam. Do szklaneczki wróci do nas ten klucz później. Tu się nam coś posklejało. O, te karty pewno się musiały nie pojawiać. Takie wrażenie, że te klucze się powtarzają. Bo pytanie, czym jest dla Ciebie seks? A nie, bo tam było pytanie wczoraj, jak realizujesz swoje potrzeby seksualne, a tu jest, czym jest dla Ciebie seks? 81 klucz. Pytanie dla... Skupiłam się, dla raków. A teraz siebie nie odsłucham. Były bliźnięta, szóstka, daj sobie... Nie, to raki miały, daj sobie nagrodę za, czyli tutaj mamy już lwy zodiakalne. Czym jest dla Ciebie seks lwie zodiakalne? 81 klucz. Czym jest? Czy przyjemnością, czy przymusem, czy obowiązkiem, czy sposobem na odreagowanie stresu, napięć, czy zaspokojenie potrzeby bliskości? Czym dla Ciebie jest, drogi lwie, seks? Czy zabawą, czy rozrywką? Czy najwyższą formą uczucia miłości? To jest pytanie do Was. Tak, ale tak naprawdę szczerze sobie odpowiedzcie na pytanie. Zodiakalne panny. Czym jest dla Ciebie rozwój duchowy? Mój syn jest zodiakalną panną i właściwie dla niego duchowość, chociaż nie wiem. To jest młody człowiek, bardzo materialny, aczkolwiek refleksyjny. I tak jak czasami odczytuję klucze, to myślę o konkretnych osobach niejednokrotnie. 107 klucz. Czym dla Ciebie jest rozwój duchowy? Takie pytanie, artykuł na ten temat niedawno czytałam, czym jest duchowość. Duchowość to nie jest mówienie o duchowości nieustanne. Ja pamiętam, że miałam taką kwerendkę, którą ja staram się być duchowa, cały czas piszę o aniołach, cały czas publikuję o wszechświecie, o kosmosie. To nie jest świadome życie i rozwój duchowy. Z mojego punktu widzenia, ale to jest, no każdy ma swój jakiś pogląd na coś, no to zastanówcie się Wy. Drogie panny zodiakalne, czym dla Was jest rozwój duchowy? Duchowość to nie religijność. Religia z duchowością, zostawię to. To ma być wasz obraz, Wasza definicja. 108 pytanie dla zodiakalnych wag. 108. Co jest dla Ciebie najtrudniejszym doświadczeniem życiowym? Co jest dla Ciebie z perspektywy, ale być może teraz. Doświadczenia nas kształtują, doświadczenia nas rozwijają, ale pytamy nie o te dobre doświadczenia, tylko o te najtrudniejsze. Pytanie dla wag na dzisiaj i na najbliższy dzień nadchodzący, do refleksji, do zastanowienia się. 105 klucz dla zodiakalnych skorpionów. Czego nie dostałeś, skorpionie, od swojego taty? Tak, deficyty związane z brakiem ojca albo z tym, czego Wam ojciec nie dał w życiu, albo czego czujesz brak, chciałeś, ale nie dostałeś. Być może poczucie bezpieczeństwa, być może obecność, być może uwaga, być może jakiś wspólnie spędzony czas. To jest ważne pytanie, dlatego że relacja z ojcem uczy nas i to doświadczenie daje nam w przyszłości, w dorosłym życiu
podstawy, fundament do budowania swojego własnego bezpieczeństwa w życiu, do zaoferowania sobie tego. Bez tego nie osiągamy sukcesów, bez tego czasami nie potrafimy ruszyć do przodu. To poczucie bezpieczeństwa również ma swoje znaczenie w materii. To jest pytanie dla skorpionów. Odkładam, jest to piąty klucz osobisty. Strzelcu, dzisiaj pytanie do Ciebie, 75 klucz, tylko Ty możesz, a właściwie stwierdzenie tutaj się pojawia, tylko Ty możesz wyrazić zgodę na zmiany w swoim życiu. Więc jeżeli nie zmieniasz czegoś w swoim życiu, to nie czekaj, aż ktoś Ci powie, tak zrób to. Nie czekaj na to, aż ktoś Ci powie, możesz to zrobić. Tylko zrób to, po prostu. Zgódź się na to. Ma to też duże okno, duży obszar do budowania pewności siebie, bo jeżeli dajemy sobie przyzwolenie na zmiany, jeżeli przez to dajemy też sobie przyzwolenie na eksperymentowanie, czasami na ponoszenie porażek, to nas rozwija, to nas kształtuje. Trudne, ale ważne dla Was, czyli wyrazisz zgodę, tylko Ty to możesz zrobić. Nie czekaj, aż ktoś Ci powie zmieniaj, tylko po prostu zrób to. 75 klucz strzelcu dla Ciebie, koziorożec. O, tutaj nam się od razu wodnik wysunął. Koziorożec, rozejrzyj się nareszcie dookoła i zobacz, gdzie jesteś. Ten klucz się zdecydowanie nigdy jeszcze nie pojawił. Super, bo wreszcie docieramy do kluczy, które gdzieś tam podczas tasowania się nie pojawiały. Rozejrzyj się nareszcie dookoła i zobacz, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? 75 klucz, 71, siódemka duchowość, jedynka ja. Siódemka droga rozwój, jedynka ja. Gdzie jesteś? Czy może stoisz w miejscu? Być może jesteś w czarnej dupie, być może jesteś na piedestale, być może właśnie odbierasz laury. Rozejrzyj się i zobacz, gdzie jesteś. Być może jesteś w miejscu, w którym nie chcesz być, może jesteś w niewłaściwej pracy, w niewłaściwym miejscu, gdzie mieszkasz, z niewłaściwym partnerem. To jest do rozważenia klucz dla Was. Klucz dla wodników sam się tutaj podkleił. Kto jest Twoim największym przyjacielem? 59 klucz. Piątka zmiana, dziewiątka pustelnik w numerologii. Być może nie masz stałego przyjaciela, bliskiej osoby. A jeśli tak, jeśli jest ta osoba, to kto? Czy potrafisz wskazać z imienia, nazwiska? Być może sam sobie jesteś przyjacielem. A ktoś więcej? Kto? I rybki zodiakalne, kochani. 24 klucz. Kto w Twoim życiu jest najważniejszy? 24 w numerologii to też kobiety i wsparcie ze strony kobiet, ale to jest pytanie nie tylko o kobiety, ale w ogóle o ludzi. Kto? Czy Ty sam dla siebie? Czy być może właśnie kobieta, partnerka? Czy być może siostra, matka? A być może przyjaciel, mężczyzna? Kto? Kto? Być może dzieci, być może rodzice, być może tutaj też możemy się pokusić o tych naszych małych bliskich, czyli nasze pupile, nasze zwierzątka. Kto? To jest pytanie dla Was, kochane raki. Przycinam się, dużo gadam ostatnio, ale dobrze, ruszam energią. Dzisiaj kwerentki pytały o kwestie zdrowotne w kontekście tarota i prognoz. Przypominam, ja zwracam uwagę tylko i wyłącznie pod względem czakralnym, sygnalizując, jakie obszary mogą w tym aspekcie Wam dolegać. Proszę, nie zadawajcie mi pytań, czy dany zabieg się powiedzie, czy nie. Mogę zobaczyć na ewentualne przeszkody, ale też jest kwestia nastawienia się, no i kwestia też powiązania. Dzisiaj padło pytanie akurat nietypowe o tłuszczaki. Tłuszczaki na głowie, no tutaj znowu skóra to przy okazji śledziony, miałam wspomnieć, ale nie powiedziałam, wszystkie wytwory na skórze, jakieś dodatkowe, to jest właśnie nasza śledziona. Czy to będą też na przykład pytanie padło o sprawy kobiece przy okazji śledziony, tam też poruszałam kwestię miesiączek, menstruacji, nieregularnych cykli, ale też mięśniaki na przykład na macicy, więc wszelkiego rodzaju zmiany skórne, tłuszczaki, bliznowce, to jest praca naszej śledziony, ale też w totalnej biologii tłuszcz, tłuszczyk to jest to związane z niską samooceną. Więc jeżeli pojawia nam się jakiś obszar, na przykład tutaj w przypadku tej kobiety pojawiły się tłuszczaki na skórze głowy, no to obszar, który trzeba przytulić,
Czyli jak ty myślisz o sobie, czy dobrze, czy źle, prawdopodobnie źle. I ten obszar się otłuszcza. To samo dotyczy otyłości, więc ogólnie rzecz biorąc, zmiany, no skóra to są nasze emocje zawsze, natomiast to jest przede wszystkim niskie poczucie własnej wartości. W kontekście kluczy warto sobie też to analizować. Praca ze swoją samooceną, czy ona jest niska, czy w ogóle jej nie ma. Czy uzależniamy samoocenę od opinii innych osób, czyli umieszczamy ją na zewnątrz, nie w sobie. To w kontekście ezo-coachingu. Jutro mamy środę, więc aktywność narządów, zegar biologiczny aktywności narządów. Jelito cienkie, godzina 13, czyli już czas na posiłek. O tym będzie jutro, 13 do 15. Minimum energetyczne wątroby. Będę omawiała właśnie jelito cienkie. Jeżeli chcecie mi towarzyszyć, to zapraszam. Między godziną 16 a 17 powinnam zastartować z opisem. Filmiki będą zamieszczone na YouTubie i już tam są posegregowane, usystematyzowane. Zapraszam też na grupę telegramową, tam już jest bez cenzury. Tam możecie się wypowiadać, byleby w miarę pozytywnie. Dzielimy się doświadczeniami w kwestiach prozdrowotnych, ale nie tylko. Kulinarnych, no wszelakich. Przestrzeń świadomego życia na Telegramie, jest już nas 300 osób. Słuchajcie, bardzo szybko się zebrała grupa osób aktywnych, chcących coś zmienić w swoim życiu, nastawionych pozytywnie. No czasami pomarudzimy, podzielimy się doświadczeniami, ale podoba mi się, bo to jest żywa grupa. I jest nas coraz więcej. A niespełna miesiąc tam jesteśmy. Także szybciutko się grupa rozrasta. Tam też się pojawiają informacje prozdrowotne od pana doktora Krzysztofa Kubika, czyli naszego lekarza, ale też znachora, który ma ogromną wiedzę z zakresu holistyki. Ma też wiedzę biochemiczną, bardzo poważną, więc tutaj możecie się czasami radzić, a nawet jeżeli ktoś chce, może się skonsultować, z tym, że już wtedy z panem doktorem odpłatnie, ale możecie się z nim umówić na przykład na takie konsultacje. Natomiast tą wiedzą, którą się z nami dzieli, no to jest wiedza bezcenna, ja z niej czerpię jak ze źródła. I tak dzieli się nią hojnie, więc wy też możecie skorzystać. No to co? Klucze za nami, 28 to nawet niewielki poślizg. Przypominam, że to jest ten moment jeszcze aktywności naszego osierdzia. To jest taki dobry czas na kontakty, relacje z bliskimi, na wyciszanie organizmu, na uspokojenie siebie. Jakaś lekka komedia, może właśnie relaksacja, może jakaś medytacja wieczorna. Starajcie się już nie słuchać jakichś treści pobudzających Wasze emocje, stres, napięcie, żadnych złych wiadomości, bo z tym, co będziecie zasypiać, będzie się musiała zmagać Wasza wątroba, to będzie wywoływało bezsenność, wyciszamy się, tak? Dobry czas, słuchajcie, osierdzie to jest też na bliskość fizyczną, na seks, na miłość. Także tą miłość dajcie swoim bliskim, swoim dzieciom, swojemu partnerowi, przytulcie się, powiedzcie sobie dobre słowo, na dobranoc. Ja dziękuję, że jesteście i co? No i do jutra. Pa! Do zobaczenia.